Natalia jest przeciętną mieszkanką niewielkiej miejscowości w Polsce. Żyje sama w domu z małym ogrodem. Jej ulubione kwiaty to malwy. Tego lata temperatury powietrza były bardzo wysokie. Przekraczały 40 stopni Celsjusza w cieniu. Natalia odkręciła kran, by nalać wody do szklanki i trochę się orzeźwić. Do zlewu pociekła spora stróżka wody, jednak szybko robiła się coraz cieńsza, aż w końcu z kranu leciały jedynie krople. Z powodu trwającej suszy Natalia nie miała w domu wody przez większość dnia i musiała radzić sobie bez niej. Na szczęście mieszkańcy miejscowości mogli korzystać z wody z beczkowozów i nic wielkiego się nie stało. Tego lata temperatury rzędu 40 stopni Celsjusza były normą. Ogród Natalii zmienił się w jałową pustynię, podobnie jak reszta wyschniętego krajobrazu. Latem w całym rejonie brakowało wody. Natalia odkręciła kran, by nalać wody do butelki. Cieniutka stróżka pokapała przez dłuższą chwilę do naczynia i zniknęła. Kobieta poczekała jeszcze trochę, aż spadły ostatnie krople. Ostrożnie rozdzieliła niewielką ilość wody do innych naczyń, które były podpisane do picia i do mycia. Razem miała może 5 litrów. Tyle udawało jej się pozyskać jednego dnia. Spojrzała na pozostałość w butelce i wypiła pół łyka. Wody brakowało wszędzie. Ze względu na suszę trwającą od wiosny do początku jesieni liczyła się każda kropla. W miejscowości Natalii nie było zbiorników retencyjnych, które gromadziłyby deszczówkę, a parki i tereny zielone zatrzymujące wodę były masowo zastępowane betonowymi parkingami i budynkami. Władze przez dłuższy czas ignorowały ten problem, a teraz było już za późno. Minimalna ilość wody, dzięki której Natalia mogła przeżyć suszę, to 7 litrów. Kobieta miała o 2 litry za mało. Zachowanie higieny było luksusem, na który niewielu mogło sobie pozwolić. Z powodu niedostatecznych warunków sanitarnych, wynikających z braku wody, Natalia zachorowała na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nie była jedyną osobą, którą dotknęła ta przypadłość. W tym czasie służba zdrowia nie radziła już sobie z rosnącą liczbą osób potrzebujących pomocy. Natalia boi się o swoją przyszłość. Nigdy nie brała na poważnie myśli, że wody może zabraknąć. Teraz wie, że liczy się każda kropla. Thank you.